Cześć, witam w kolejnym odcinku, w którym opowiem na dręczące pytania z Władcy Pierścieni i nie tylko. A dzisiaj pogadam o trzech pytaniach, a pierwsze z nich to... A no właśnie. Dlaczego Gandalf nie poprosił orłów o pomoc i nie przeprawił całej drużyny blisko albo wręcz w samym Mordorze? I co ciekawsze, spotykam się z tym pytaniem od dawna i pytali się mnie o to zarówno zwykli ludzie, którzy tylko oglądali film, ale nawet tacy, co przeczytali książkę. I tak, wielkie orły są sługami Valara Manwego, są jego oczyma i uszami w Śródziemiu i służą tylko jemu. Są pięknymi, szlachetnymi stworzeniami, aczkolwiek im dalej bieg czas, tym bardziej skrywały się przed tym, co właśnie w Śródziemiu żyje. A na to pytanie odpowiedzieć można w sumie jednym zdaniem, bo orły nie były podległe właśnie Gandalfowi, ale za pomoc, jaką Gandalf udzielił im, często one mu pomagały. Na przykład gdy Saruman go przytrzymywał na orfanku, to akurat zobaczył go tam wódz orłów i dlatego podleciał zaciekawiony, co tam robi Gandalf. Ten cały motyw z szeptem do ćmy, albo jej pojawieniem się, co miałoby zwiastować pojawienie się orłów, jest stworzony specjalnie na potrzeby filmu, ponieważ Gandalf nie mógł o tak wozić się tymi powietrznymi taksówkami, czy prosić ich o to, aby odwaliły za niego robotę. Ale wymienię teraz kilka argumentów, dlaczego wielkie orły nie mogły zanieść pierścienia, tudzież osoby z pierścieniem do Mordoru lub w okolicę. Pierwszy argument jest taki, że orły odpowiadały właśnie tylko przed Manwym, a Gandalf mógł je prosić, ponieważ ratował ich króla przed zatrutą strzałą, dlatego Gwair odpłacił się Gandalfowi pomocą czy to w Hobbicie, czy uratowaniem go z orfanku, czy coś. Jeżeli Gandalf chciałby orły prosić o coś, musiałby zasuwać w góry mgliste i właśnie ich tam szukać. Natomiast nie mógł tak sobie po prostu wysyłać czegoś, żeby hej, chodźcie tutaj do mnie. Orły są bardzo duże i nie żyją w zbytniej zgodzie na przykład z ludźmi, którzy zaraz strzelaliby do nich z długich łuków, co skończyłoby się ich szybką śmiercią, a one nie chciały się na to narażać. Dlatego właśnie tak często skrywały się. I z racji ich wielkich rozmiarów nie byłyby w stanie przenieść pierścienia do Mordoru i tam go ciepnąć w środek góry przeznaczenia. No a gdyby chcieli zabrać kogoś, to naraziliby siebie oraz osobę, którą przewożą, na to, że zobaczyłby ktoś, na przykład ze sług ciemności. No wyobraźmy sobie, że lądujemy gdzieś niedaleko Mordoru, a tu niespodzianka, pstryk, zasadzka. A ponadto, nie dość, że są wielkie, to najprawdopodobniej zainteresowałby się nimi Nazgul i no nie skończyłoby się to dla nich dobrze. Plus jestem przekonany, że pierścień w jakiś sposób oddziaływałby na nie, gdyby właśnie, nie wiem, wzięły go w szpony czy coś. Jak wiadomo, ten pierścień mógł przybierać, mógł się powiększać, zmniejszać troszkę, w zależności od tego, jak wielka była dłoń osoby, która go nosiła. Ale no, te orły były jednak gigantyczne. Cały charakter podróży z pierścieniem owiany był tajemnicą i taka sekretna misja... Inaczej by kiepsko skończyła się, gdyby nagle wszyscy podejrzeli na orłach i jolo prosto na górę przeznaczenia. I właśnie dlatego wybrano 9 piechurów i w sumie ta właśnie dzicha misja tylko dlatego się powiodła. A gdyby tak Frodo poleciał sobie na orle, to zaraz Nazgule by ich tam okrążyły i no cóż, tyle by było z misji zniszczenia pierścienia. To chyba wyczerpuje dostatecznie tą dziwną teorię, że powinni polecieć na orłach. Rodzaj misji był zupełnie inny od tej w Hobbicie, gdy orły przetransportowały 15 postaci w bezpieczne miejsce, przy okazji dając im sporo czasu zapasu. I okej, kolejne pytanie. Jakie zwierzęta występują w Śródziemiu? Przejrzałem na początku literaturę, którą posiadam odnośnie twórczości Tolkiena i wypisałem kilka stworzeń, które mi się udało tak szybko znaleźć, aczkolwiek uznałem, że raczej ja nie znajdę tam takim szybkim przelatnieniu tych książek, więc sięgnąłem do Wikipedii różnych i zobaczyłem, że raczej nic więcej niż to tam jest dodać nie mogę. Tak więc odsyłam tam, jeżeli ktoś sobie chce poczytać, jakie dokładnie stworzenia żyły. Chodzi tutaj o te stworzone specjalnie na potrzeby tej całej mitologii. Natomiast uważam, że ta fauna jeszcze tam była taka no, typowa do europejskiego klimatu, jaki był zapewne w Śródziemiu. Czyli normalnie tam występowały te wszystkie jelenie, dziki czy coś. No i do tego właśnie mamy dodane te, które są specjalnie stworzone na potrzeby właśnie całej tej mitologii, czyli na przykład, może wymienię ich kilka, a resztę sobie doczytacie na Wikipedii. A więc z magicznych stworzeń w Śródziemiu możemy spotkać Merasy. Jednego z nich możecie znać, ponieważ Merasem był cienistogrzywy koń, na który sobie jeździł Gandalf. Bawoły Aravana były to takie wielkie woły, na które polował Orome.
i były gdzieś w okolicach Runu. Mumakile, czy też jak wielu ich zwie olifanty. Nie lubię, jak ludzie nazywają ich olifanty. To jest poprawne, ale olifant znaczy mumakil, tylko że po hobbitowemu. Tak więc ja wolę już mówić mumakil. Robakołaki, wspomniane były w Hobbicie. Wargi, czyli te dziwne odmiany niezwykle inteligentnych i agresywnych wilków. No wielkie orły, skrzydlate bestie, których dosiadały na zgule krebajny, czyli te ptaki z rodziny krukowatych, szpiegujące dla sił zła. Kirniki to były takie małe ptaszki z Numenoru, które ledwo co dało się słyszeć. No, oczywiście kruki z Erebor, masę innych elfich ptaków, wielkie pszczoły czy szerszenie, ogromne pająki z miotu Ungolianty, jak chociażby Szeloba, czatownicy z wody. I do tego jeszcze wchodzą tworzenia, które występowały w liczbie tylko i wyłącznie pojedynczej, na przykład Drauglin, czyli olbrzymy wilkołak z armii Morgotha, Huan, wielki pies myśliwski Romego, Karkarot, czyli gigantyczny, najpotężniejszy wilkor Morgotha, Furing Veil, taka wielka nietoperzyca, czy raczej wampirzyca, która była posłaniczką Saurona. I okej, już więcej zwierząt sobie chyba sami znajdziecie na właśnie tych różnych Wikipediach. I ostatnie pytanie. Dlaczego Eru, jako Bóg i Stworzyciel, nie pomagał siłom dobra w walce ze złem? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ale może nie będzie satysfakcjonująca. Eru jako Stwórca wyraził się jasno, że wszystko to, co dzieje się, zależy od niego. Czyli Eru doskonale wiedział, że Melkor będzie stwarzał problemy, że będzie wrzucał swoje własne, niezgodne z pomysłami innych tony, aczkolwiek bez zła nie może istnieć dobro, a gdyby Melkor podporządkował się dalej i wrzucał tylko te swoje kilka groszy, to pewnie inni Ainurowie zmienialiby to tak czy siak w coś pięknego. Nieważne, jak wielkie zniszczenia dokonywał Melkor czy Sauron, dobro zawsze odradzało się i zawsze odbywało to, co zostało zniszczone i zawsze właśnie wygrywało. Eru jawnie nie pomagał, sprowadzając jakieś tam kataklizmy, czy osłabiając armię zła, albo nawet samoczynnie zabijając Saurona czy też Morgotha. Zamiast tego, jak mi się wydaje, wpływał na innych, na inne dobre postacie, tak aby to one mądrze wybierały, mądrze rozważały i co najważniejsze, działały razem. A Melkor tak czy siak był częścią projektu Eru, który on sobie założył. Jestem też przekonany, że gdyby dzieci Eru połączyły siły, czyli wszyscy Ainurowie, elfy, ludzie i nawet krasnoludy, i razem przeciwstawili się woli Morgotha czy Saurona, to nie byłoby tu takich wspaniałych opowieści, które są smutne, ale zarazem bohaterskie, heroiczne, no i piękne. A zamiast tego dostalibyśmy błogi spokój, w którym prędzej czy później tak by doszło do jakichś zgrzytów, tak jak w Amanie. I tak jak obserwujemy w naszym świecie, gdzie niby każdy jest taki sam, a zarazem każdy jest inny i oto najwięcej jest właśnie zgrzytów. Czasami też Eru jednak pomagał celowo. I tu przychodzi mi na myśl moment, gdy Gandalf Szary pokonał Balroga, a w sumie każdy, kto z Balrogiem walczył i go pokonał, umiera. Chyba każdy. Tu nie jestem do końca pewien. Tak też Gandalf został właśnie przywrócony przez Eru, ponieważ ten uwierzył w jego potencjał i że on sam da radę wykonać swoją misję, która była zlecona jeszcze czterem podobnym do niego. Tak bym właśnie wytłumaczył, dlaczego Eru sobie oglądał to wszystko z góry, a samo istnienie czy Melkora, czy Saurona jest niezbędnym elementem do funkcjonowania piękna świata i nieważne co, dobro i zło zawsze musi istnieć. I cóż, dziękuję za te pytania. Może nie wiem, skąd wy wytrzaskujecie niektóre z nich, jak chociażby to ostatnie. Szkoda, że mitologia Tolkiena jest zamknięta, że z wieloma rzeczami już no, nie jesteśmy w stanie nic w ogóle zrobić. Nie wiemy na przykład, skąd się wzięli dokładnie orkowie czy trolle, i możemy tylko snuć przypuszczenia. No i właśnie nie mogę tego tematu tak fajnie drążyć, jak można przy Warcraftie, Warhammerze czy Gwiezdnych Wojnach, ale postaram się jak najlepiej tłumaczyć piękno tego świata. A więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!